Nasi goście są do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo, Aranżę. Dyskan z Dziennik Polski, Agata Karowska. Mam dwa pytania. Pierwsze, co z tym ewentualnym konkursem nierozegranym w tym roku, bo tam wiem, że zwracano się do Was, czy jest to aktualne, że albo Wisła, albo Zakopane, czy nie? Znaczy, nikt się do nas nie zwracał, to było pierwsze. My jeszcze troszkę czekamy na czasu, ewentualnie ten temat nabierze aktualności, bo na razie nie mamy żadnych sygnałów, żeby w ogóle były poszukiwania takiego miejsca przeprowadzenia dodatkowych konkursów. No do nas nikt się nie zwracał, do PZN-u, do organizatorów, o ile wiem, też nie. To skąd taka sugestia gdzieś tam poszła w mediach, że jest propozycja, że to przekłamanie było? To była prawdopodobnie sugestia propozycji, ale takiej propozycji nie było. Natomiast oczywiście już taka sytuacja raz się zdarzyła, więc jest możliwe, że znowu PiS będzie chciał te dwa konkursy odbyć, ale jakby one się nie odbyły, gdzieś by nie były, że tak powiem, dołożone jakieś zawody, no to będzie ich po prostu mniej, więc to też się nic nie dzieje dla programu Pucharu Świata. Drugie moje pytanie. Chodzi o Wielką Krokiew i 2017 rok. Jest tu prezes Tarczańskiego Związku, wprawdzie nie ma przedstawiciela dyrekcji COS-u, no, ale może panowie by nam powiedzieli, jaka jest prawda o tej Wielkiej Krokwi. Czy mamy szansę dostać w 2017 roku? Czy są już gotowe plany przebudowy skoczni, zmodernizowania? I czy są przede wszystkim pieniądze na to? I czy zdążymy to zrobić? Andrzej, to proszę Państwa, sprawa wygląda poważnie. Mówię szczerze, to znaczy certyfikat skoczni kończy się w 2016 roku. I wręcz, no, gdy wstawiono nas do draftu kalendarza 2017, ze względu na to, że zarząd FIS-u, czyli Rada FIS-u, uchwaliła jasny przepis, że skocznie, które nie mają homologacji, nie mogą brać udziału i aplikować do rozgrywania zawodów w Ligi Pucharu Świata czy Pucharu Kontynentalnego. I w związku z tym jest wymagana przez nas sygnalizowano od 3 lat remont tej skoczni, nie przebudowa, nie jakaś wielka modernizacja. Po prostu wymagany jest nowy rozbieg. Z tym wiąże się również mała zmiana profilu, bo to prezes jest ekspertem 10 na 11. 10,5 na 11. Chodzi o próg. Jest to prace, które my, nasi eksperci TZW, oszacowaliśmy na około 4 milionów złotych. W przypadku rozpoczęcia procedur zezwolenia na budowę i związane z tym wszystkim dokumentacji i procedur, tego, co nam na spotkaniu potwierdził pan starosta i pan burmistrz, będzie bardzo trudno ten termin utrzymać, ponieważ termin jest, że we wrześniu musimy przedstawić przed konferencją październikową, która się odbywa tradycyjnie w Zurichu, kalendarzową przedstawić homologację skoczni Zakopane. I chciałem Państwu powiedzieć, że i to bez, mówię tu zupełnie poważnie, że to nie są żadne strachy na lachy z punktu widzenia PiS-u, że tym razem oni nam nie przepuszczą. Mimo że Zakopane bardzo szanują i z tym Zakopane powiedzmy skoki zrobiły duży postęp, zwłaszcza marketingowo, finansowy. To tak, też trzeba to jasno powiedzieć, bo jeżeli chodzi o oglądalność i wpływy z reklam, to skoki przeskoczyły w FIS-ie narciarstwo zjazdowe. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale to jest dosyć istotna sprawa. No a Szwajcarze i FIS pieniądze liczyć umie. I powiedzmy, wartość transmisji telewizyjnych z Zakopanego, z Wisły i w ogóle w Polsce
No rzeczywiście ostatnimi laty bardzo wzrosło. I musimy tu znaleźć poważne rozwiązanie tej sprawy. Tak, bo mówię, 4 miliony prawda, z budżetu sportu, no nie wiem, czy to jest suma nieosiągalna, ale wydaje mi się, że ten remont w sposób normalny może być przeprowadzony w ciągu 3 miesięcy i we wrześniu ta skocznia potrzebną homologację będzie miała. Nie chciałbym się znaleźć w sytuacji przed Państwem za rok ze stwierdzeniem, no chcieliśmy, ale sorry, taki mamy klimat. No nie chciałbym, żebyśmy coś takiego mogli. Myślę, że powinniśmy tu jako związek i zresztą mamy w pełne tu poparcie i starostwa, i władz miasta Zakopanego, no, że trzeba wszystko zrobić, żeby tą skocznię wyremontować na 2017 rok. Zwłaszcza, że to jest niezwiązane ze skokami, ale w tym roku zrobimy, proszę Państwa, taką zajawkę zawodów tuż po skokach, zawodów w sprincie na ciasku, czyli slalomu na kropli, który jest już w kalendarzu Pucharu Europy na 2017 rok. Był tu odpowiedzialny u nas, wizytowaliśmy skocznie, delegat, kierownik, taki dyrektor Pucharu Europy. Pomysł się niezwykle spodobał i jesteśmy dzięki naszym działaniom, powiedzmy, związku i Wojtka Gajewskiego, który jest przedstawicielem naszym FIS-ie, otrzymaliśmy ten termin. No i tu wypadły nam dwie duże imprezy, bo jestem przekonany, że ten slalom na ciastie alpejskim zdobędzie serca kibiców, bo jest to rzeczywiście niezwykle atrakcyjna sprawa. Rozgrywa się to w ten sposób, że dzień wcześniej są eliminacje na arendzie, 30 jedzie na tej skoczni, nie jeżdżą parale, tylko jeździ każdy osobno, z tym, że jest to tak zorganizowane, że kibice widzą na telebimach różnice czasowe, jak gdyby graficzne. No, to jest troszeczkę taki, powiem szczerze, bardzo widowiskowa impreza. Robione jest to w Monachium, było robione w Moskwie, takie zawody i rzeczywiście przyciągają olbrzymią ilość ludzi. Na skoczni spróbujemy, zrobiliśmy to pierwsi. I tyle mogę Państwu na ten temat powiedzieć. Czyli co jest większym problemem, to uzyskanie pozwolenia, bo Pan mówi, jednak mamy trochę 8 miesięcy. No, czy pozwolenie, panie, czy kwestie finansowe, panie, czy wykonawca, według co jest naszej wiedzy skocznia wymaga nie przebudowy, tylko remontu. Remont. A remont to jest zupełnie inne procedury. I nie chcę tu polemizować, bo mówię, nie chcę wchodzić, bo historię Państwo też znacie z COS-em i tak dalej. Ja uważam, że to trzeba po prostu grubą kreską odkreślić. Płacimy za nie swoje zaniechania, o których od 3 lat informował FIS w swoich raportach, które się mówią, czyli tych prawda, raportach. My bombiliśmy, prezes bombił, piszemy do wszystkich świętych, ale stanęliśmy w sytuacji praktycznie rzecz biorąc zupełnie niepotrzebnej kryzysowej. Bo nie, naprawdę nie sądzę, a w sporcie działam lat już naprawdę dużo, żeby 4 miliony złotych było sytuacją nie do rozwiązania, albo jeżeli by to było robione od 3 lat sukcesywnie, to bylibyśmy zupełnie w innym miejscu. Ja słyszałem, że Komisja Sportu te właśnie pieniądze przeznaczyła parę miesięcy temu. Panie redaktorze, Komisja 4 lata temu przeznaczyła pieniądze na remont średniej skoczni i w 2015 roku, w 2014 roku pani Mucha jako minister do mnie powiedziała: panie Kozak, przestań pan pyszczeć, bo już będzie gotowa skocznia. Na 2014 skaczecie na nowych skoczniach średnich, znaczy obiekcie całym zakonu. No to proszę Państwa, jedźcie i sobie skoczcie. Spróbujcie, bo po prostu jest to, niestety taka jest, inna jest rzeczywistość, powiedzmy, oficjalna, a inna jest rzeczywistość realnie. Przedstawia się sprawę cudownie, a realia są zupełnie inne. I powiedzmy szczerze,
może się rozpędziłem, ale praktycznie rzecz biorąc, w tym ostatnim paroleciu w Zakopanem sport narciarski praktycznie przestał egzystować. Nie ma gdzie po prostu zjazdów nie ma gdzie trenować, biegi to już od dawna nie ma gdzie, a ja praktycznie rzecz biorąc została nam tylko wielka skocznia, która jak powiedziałem, nie chciałbym, żeby ostatni, to był ostatni Puchar Świata, na który w styczniu rozegramy i będzie pochować. Panowie, no to przepraszam, że tak dyskutuję, czy nie powinniście pojechać do nowego ministra albo zaprosić nowego ministra, no to oczywiście tracimy wielką imprezę, która ma taką sławę. No. Jesteśmy nie stracili. Pan prezes ma wszystko. Napisaliśmy pisma, no ale co pani, my możemy rzucić się po pociąg? Pisma, przepraszam, że tak powiem. No, pisma, wie pan, no pisma krążą, a będzie luty, potem będzie marzec, kwiecień i będą pisma krążą. No właśnie, tu pan prezes, jeżeli może. Bardziej chłodno ocenić. Naprawdę jesteśmy lepsi nie w pismach, tylko właśnie w tych działaniach poza pismami. To już idą, są efektem spotkań i tak dalej. Ja muszę powiedzieć tak, no od wiosny ta konieczność przebudowy czy modernizacji Wielkiej Krotki jest cały czas na tapecie, prawda? Państwo też wiecie, że Ministerstwo Sportu, ale również inne, ale Ministerstwo Sportu jest bardzo niestabilne. Tam w ostatnich latach bez przerwy były zmiany, prawda? Co jedno się, że tak powiem, już przygotowało, to był powodował wstrzymanie i od nowa rozpoczęcie wszystkich tych starań. Co konkretnie do tego tematu? Na konferencji jesiennej w Zurychu rozmawiałem z Walterem Boberem i Walter wtedy już zakopane zostało, że tak powiem, usunięte z tego draftu i oznaczone gwiazdkami. Po modernizacji wróci do kalendarza, prawda? Na razie ten termin jest zarezerwowany dla Zakopanego. To jest 2017 rok, do tego czasu będzie jeszcze kongres Międzynarodowej Federacji, będą dwie konferencje, te tradycyjne, wiosenna i jesienna w Zurychu i tam się będą te sprawy decydowały. Walter Hofer powiedział mi tak, jeżeli otrzyma ode mnie z Polskiego Związku Narciarskiego, który jest z napisu i niego wiarygodny, zapewnienie, że ta modernizacja będzie wykonana, natychmiast Zakopane zostanie wprowadzone z powrotem do kalendarza. Jeżeli nie, no to nie wie co będzie, my też nie wiemy co będzie. Natomiast od jakiegoś czasu, no już i od wiosny w zasadzie, no bombardujemy pismami i tak dalej. No ostatnia zmiana polityczna, znowu kolejna zmiana, prawda? Ale muszę powiedzieć tak, że jeszcze jak ministrem był pan Korol, to zapewnienie ministerstwa, Centralnego Ośrodka Sportu, bo to ministerstwo steruje, czy kieruje Centralnym Ośrodkiem Sportu, od wszystkich dyrektorów Zakopanego, Naczelnego oraz ministra sportu było zapewnienie, że ta modernizacja będzie przeprowadzona, jest konieczna. Na nią są zarezerwowane środki w wysokości między 5 a 6 milionów złotych. Dopiero kosztorys wykaże, ile to jest tak naprawdę, ale to przecież nie może więcej kosztować. Andrzej mówi o 4 milionach, może to będzie, ja nie wiem ile. Te środki są w każdym razie zarezerwowane. Konieczność modernizacji Wielkiej Krofi już nie trzeba nikogo przekonywać, jest absolutnie przyjemna. W ubiegłym tygodniu odbyła się Sejmowa Komisja Sportu, w której brałem udział, w której brał udział również pan minister Bańka, czyli nowy minister, Kajetan Broniewski, czyli dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego, bardzo zresztą osoba kompetentna. I tam kolejny raz, już w nowym składzie, posłowie, bo na poprzednich komisjach jeszcze byłem, gdzie była mowa już jeszcze w starym składzie, ale w nowym składzie przyjęli to do wiadomości, mało tego, bardzo byli tym zainteresowani, upominali się i, że tak powiem, zalecali, bo nie komisja przyznaje pieniądze, tylko, że tak powiem, opiniuje, akceptuje i tak dalej, natomiast no, decyzje zapadają w Ministerstwie Sportu. Łącznie z tymi pismami zostało wszystko zrobione i tymi wszystkimi spotkaniami, które trzeba było odbyć, żeby tą inwestycję przygotować i albo przeprowadzić. I tak mówię, nie ma w tej chwili z tych decydentów nikogo, kto by się temu, że tak powiem, sprzeciwiał, czy jest jakiś nawet wierny obu stronie. Jest absolutna akceptacja i konieczność przeprowadzenia. Teraz jest tylko problem w tym, że procedury związane z wystąpieniem o
przebudowę, budowę, czy to są przepisy, że tak powiem, formalne. W związku z tym jakieś tam raporty, na przykład środowiskowe czy inne, mogą spowodować takie przesunięcie, że inwestycja, ta przebudowa będzie w jakiś sposób zagrożona. Ja myślę, że to jednak wszystko się uda przy dobrej woli wszystkich stron, a ta dobra wola w tej chwili jest, nie mam w zasadzie o czym mówić. Więc myślę, że to się uda i dopiero wtedy ja takie zapewnienie Walterowi pośle ze strony związku. Na ten moment takiego zapewnienia nie pośle, bo takiej pewności nie ma, że to wszystko się uda. Myślę, że to, że będzie się o tym mówiło i medialnie, że będzie to temat ciągle gorący, może tylko pomóc. Już nie mówię o modernizacji, przebudowie czy budowie nowego wieku, praktycznie przebudowie kompleksu średniej skoczni. Całego kompleksu, na który też jest akceptacja, bo są środki zarezerwowane i będziemy oczekiwali od nowego układu, że tak powiem, który się stworzył w Sejmowej Komisji Sportu, Ministerstwie Sportu, stanowiska w tej sprawie. Generalnie od lata sporo się mówi o Zakopanem, no nie ma co ukrywać. Pod tym kontekstem chciałem pana zapytać, pan ma ogląd tej sytuacji, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów, czy tak porównując z ubiegłymi latami, czy to, co wydarzyło się z letnią Grand Prix i to, o czym mówi się cały czas, miało jakiś wpływ z zainteresowaniem kibiców? Ja myślę, nie obawiają się? Ja myślę, że nie, ale oczywiście są dwie teorie. Jedna, że ich mówią źle, ale byle by mówili. A druga jednak jest, którą ja uważam, że jak się mówi źle i ta cała to zamieszanie z Grand Prix, z letnim Grand Prix na pewno nam chwały nie przyniosło. Ale w tej chwili sprzedaż, powiedzmy, powiem inaczej, że sprzedaż jest uzależniona od w tej chwili z poziomu sportu naszych sportów. Jeżeli dobrze skaczą, to momentalnie sprzedaż wzrasta. I taka jest prawda. Ludzie przychodzą na mistrzów. Ludzie przychodzą na aktorów wielkich, tak jak przychodzili dawniej na Małysza. Tak i proszę Państwa, przychodzą w tej chwili. Powiedzmy, nawet historycznie mogę to Wam przedstawić, że w latach 2012-2013 do momentu wielkiego osiągnięcia na Mistrzostwach Świata w Ladziemy, ta nasza frekwencja na skoczni i zainteresowanie skokami w Zakopanem była troszeczkę mniejsza. Mały skończył karierę, wielkiej gwiazdy w tym momencie nie mieliśmy. No w 2013 został zdobył złoty medal, drużyna brązowy medal i od tego czasu praktycznie rzecz biorąc to zainteresowanie skokami już tak. W tej chwili, tak jak powiedziałem, mamy informację praktycznie, Wojtek Gumny tutaj się tym interesuje bezpośrednio, znaczy to koordynuje i pilnuje tego, ale to co dzisiaj mi powiedział, że to w granicach 60-70% bilety są sprzedane. Zwłaszcza co paradoksalnie dla mnie troszeczkę, że te najdroższe bilety to zostały sprzedane natychmiast. Ci ludzie, którzy chcą mieć tam takie wygodniejsze siedzieć i coś jeszcze zjeść przy okazji, te bilety zostały sprzedane praktycznie rzecz biorąc w sposób błyskawiczny. No ale to już tak. Jeszcze mam pytanie do prezesa Wąsowicza, bo prezes czeka trochę na pytanie. Bo niedawno jakiś czas temu przeczytałem gdzieś, że mówił pan o tym, że chciałby pan tory lodowe automatycznie, jeżeli Zakopane zrobi te tory lodowe, żeby pojawiły się w Wiśle. A co w przypadku odpukać, nie ma nic niemalowanego, że w Zakopanem to się nie wydarzy, czy pan będzie chciał czekać, aż się tam pojawi, czy jakby to pan powiedział? Proszę Państwa, uważam, że to jest doskonała okazja, gdyby realizować bezwzględnie potrzebny remont Wielkiej Krokwi, bo to jest zbyt ważny ośrodek narciarstwa. Myśmy to przerobili w Wiśle do momentu, jak nie był otwarty kompleks małych skoczni. Wyniki, robimy razem z prezesem takie podsumowania, rankingi, spadają. Jeśli nie ma gdzie młodzież trenować, zaraz zainteresowanie spada. I tu trzeba alarmować i remontować te skocznie w Zakopanem. To jest zbyt ważny ośrodek. Odpowiadając prosto na pytanie, jest to wspaniała okazja, żeby na jednym i drugim obiekcie, bo i tak wiemy wszyscy doskonale, że będzie niedługo obowiązek posiadania tych torów. Proszę zauważyć w Rosji, jak to pięknie wyglądało, jak to jest funkcjonalne i tak dalej. Tą okazję chcemy nagłośnić, żeby i w Wiśle budować. W związku z tym zaprosiłem
przedstawicieli firmy Alpina, którzy zwizytowali nasz obiekt w dwóch aspektach. Zabezpieczenia terenu progu tutaj w kierunku wieży sędziowskiej siatką, żeby nam wiatr nigdy nie przeszkadzał, bo z innych stron nie ma zagrożenia. A drugie to są specjaliści właśnie też produkujący te tory mrożone. Mają chyba ze trzy, w tym folderze widziałem trzy takie propozycje. Powiedzieli mi, że ten sprzęt, który i w Zakopanem i my mamy, najdroższy i najbardziej trudny technologicznie, czyli te agregaty mrożące, nadają się do podłączenia z tymi torami. Naprawdę nie byłby to wielki koszt i wielka inwestycja zamontować tylko te elementy, bo one są scalone w taki po pół metra mają, układa się, przykręca i to jest te moduły, tak, dziękuję. I nie wyobrażam sobie, dlatego namówiłem też Adama Małysza, który będzie też w swoich wypowiedziach mówił o tym, że jest taka potrzeba zainstalowania, a docelowo, proszę Państwa, dlaczego nie naskoczyli 90-metrowych szczytów. To nam pozwoli, że nasi zawodnicy nie popełnią, bo ja tutaj uzgadnialiśmy przyczynę tego stanu rzeczy, dlaczego tak nasi skaczą z opóźnieniem, bo to pójdzie dobrze. No, jakbyśmy mieli te tory lodowe w Polsce i te obiekty przygotowane tak, nie byłoby tego niewypadku. Jesteśmy o tym przekonani. Bo to później już tam są fachowe określenia, że narty wyjeżdżają, zawodnikom nie mogą trafić, a to są, wiemy, ułamki sekund. Dlatego będziemy się starać jako dzierżawiący to skocznie, że nasz obiekt PZN-owski powinien takie tory posiadać. Jest to doskonała okazja. Ja myślę, że jak się kupuje dwa komplety czy trzy, to na pewno taniej się kupi i żeby to zamontować na obu. Czym różni, bo patrzę za okno dzisiaj, czym różni się ta sytuacja sprzed roku, jeżeli chodzi o kontekst Mistrzostw Polski? Bo w tamtym roku były też trudne warunki. Udało Wam się przygotować i przeprowadzić ten konkurs. No, wtedy gratulacje pewnie napływały ze wszystkich stron. Czym to się różni? To jest spowodowane może tym, że Puchar Świata jest coraz później i ta skocznia wtedy była przygotowywana pod Puchar Świata może od razu. Znaczy, bo jeszcze nie ma decyzji oczywiście, że jest odwołany, ale skąd ten problem w tym roku większy? Problem jest z pogodą. No jak zwykle, no nie po to tylko, żeby drinka wypić, spotykali się w Paryżu ludzie możni tego świata, żeby obniżyć te temperatury. Powiem tak, ja jeszcze raz powtórzę, proszę Państwa, ani godziny w Wiśle nie straciliśmy. Kiedy był mróz o najwyższej wartości minus 4, to wtedy armaty czym niżej, tym więcej tego śniegu produkują. Najnowocześniejsze mamy, jaka jest teraz, bo na szczęście w kraju już produkują świetne armaty śnieżne, które mamy i firma Superstow je dostarczyła razem z pracownikiem, który to obsługuje. Nie było możliwości, naprawdę, tego śniegu jest zbyt mało i no nawet ratrakiem się nie da. Tam trochę się ostało takie plamy, bośmy trochę na kupy to strzelali, mając świadomość, że dzisiaj no tą pogodę można lepiej przewidzieć jak wydarzenia polityczne. Prognozy są fatalne. No, na święta armaty są gotowe. Jeśli my obserwujemy, nawet jest taki brzęczek, jak minus 2 się obniża na skoczni, to już wszyscy są przygotowani i to trwa 5 minut i 4 armaty pracują. Powiem Państwu, że precyzyjnie obliczyliśmy, potrzebujemy 1600 metrów sześciennych śniegu, żeby przygotować tą skocznię tak, jak przygotowano. Najtrudniejszym elementem są tory, ale tory, jak mówię, są zalodone. Nie wycinam jeszcze torów, bo nie ma sensu, nie ma nic na jeszcze. Ja zapytam jeszcze o tych Mistrzostw Polski, to nie ma możliwości w związku z tą inercją, o której mówił prezes, żeby do Zakopanego te Mistrzostwa Polski przenieść? Nie jestem. Mówi Pan, że gotowa skocznia w Zakopanem czeka. Nie ma takiej możliwości? Znaczy jest taka możliwość, decyzja będzie w poniedziałek, więc zobaczymy jak to wygląda, ale też muszę powiedzieć, że nie są zmartwieni nasi trenerzy tym, że te zawody są zagrożone, ponieważ
po Engelbergu planują nasze kadry trening jeszcze właśnie 22-23, a jeszcze być może 24. I sugerują, że mocno sugerują, że odpoczymy taki 3-dniowy przed turniejem 4 skoczni. Jednak 26 te zawody, one się odbywają prawie co dzień, no nie zawsze się tam przeprowadzić, ale jest to cały dzień prawda, wybity z odpoczynku. Ja tutaj uznaję te racje, ale ja tylko mówię, jakie jest starym skotrelerem. Natomiast oczywiście będziemy chcieli to się przeprowadzić. No, tak jak powiedziałem, pan tak pyta, jakby pan nie widział rzeczywiście tego, co jest za oknem. I wygląda na to, że tu się jeszcze trzeba tłumaczyć, dlaczego skoczy nie przygotowałem. Nie, to po prostu absolutnie niemożliwe było, bo tak jak powiedział prezes Masowicz, mając te obiekty w zarządzie, mając bezpośredni wpływ na wszystko, każda nie na pogodę, minuta, no, oprócz pogody, każda minuta, że tak powiem, wykorzystania tych armat najnowocześniejszego sprzętu, zresztą ludzie z firmy Super są przysłali, kierownictwo przysłało swoich ludzi, którzy są cały czas do dyspozycji. No, nie mamy sobie nic do zarzucenia. W Zakopanem było prościej, bo były tam mrozy dłuższy z czasu. I też trzeba powiedzieć, że bez pomocy Taczańskiego, Związku Narciarskiego nie jestem przekonany, że co sobie o własnych siłach udało się nawet przygotować wtedy, kiedy te warunki do tego były właśnie powodem mrozy. Więc czekamy spokojnie na rozwój sytuacji. Śniegu nie ma skąd wziąć, przywieźć. Nie ma takiej sytuacji, że były wcześniej opady i gdzieś on zalega. No więc czekamy, no spokojnie, dlatego że nic nie możemy zrobić. Jeszcze panie Andrzeju, pana prezesa Kraszewskiego. Czy ja wiem, że pewnie takich możliwości prawie nie ma, ale czy miasto Zakopane, któremu pewnie zależy na prowadzie, to nie jest w stanie po prostu 4 dni wyłożyć na ten remont, bo może to byłoby najprostsze rozwiązanie, tylko podejrzewam, że prawnie jest niemożliwe. Proszę pana, no prezes tu przed chwilą powiedział rzecz, że tak powiem, najważniejsza. Jeżeli się współpracuje, to zawsze coś jest szansa osiągnąć sukces. Ale jeżeli się działa na zasadzie ja, bo ja jestem mądry i ja robię to, ja mi dali władzę, tak powiedzmy, no to później się kończy tak, jak się skończyło. No więc co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli się współpracuje, ludzie, ja już jestem troszkę starszy człowiekiem, powiem jedno, że zawsze twierdziłem, że chłop powinien orać, jak ma ziemię, narciarz powinien się zajmować narciarstwem, hutnik hutnictwem i tak dalej, i tak dalej. A u nas jest taka sytuacja, że ludzie często nieprofesjonalnie decydują i zajmują się sprawami, na których nie mają zielonego pojęcia. Ale burmistrz jest w komisji honorowym. Ale burmistrz jest taka struktura COS-u i taka struktura jest sportu polskiego. Praktycznie rzecz biorąc, że to jest autonomiczny twór na gruncie, prawda, Parku Narodowego i w zasadzie starostwa. To z państwa odpowiada starostwa. I mówię, no i ciężko jest, bo ja na przykład, przepraszam, że ja się czasami troszeczkę uniosę, bo mnie na przykład najbardziej denerwuje, no, głupota, no, po prostu, no, nic więcej nie powiem. Bo jeżeli ktoś działa na zasadzie, na złość mamie, jak mi uszy zmazną, no to po prostu no, to w ten sposób to wygląda. No panie Andrzeju, jesteśmy gotowi z projektem. Pieniądze są, czy dopiero projekt zacznie powstawać, jak pieniądze panie się... Panie redaktorze, w tej chwili pan dyrektor COS-u ogłosił 3 dni temu konkurs, znaczy nie konkurs, przetarg, Wojtek, poprawiam, bo ja jestem technicznie słaby, przetarg na projekt budowlany skoczni. Gdzie z góry jest wiadomo, że projekt budowlany, żeby zrobić projekt i żeby te budowlane pozwolenia dostać, to jest praktycznie niemożliwe fizycznie sprawa, bo nawet starosta to powiedział oficjalnie na zebraniu z nami, że przy najlepszych chęciach, bo to wtedy są muszą być badania, jak już powiedziałem, wszystkiego rodzaju środowiskowe, takie, takie. Więc mówię, chyba to się robi tylko po to, żeby tego nie zrobić. Nie wiem, czy to jest na złość, że nie wiem, pokażę komuś wała, no więc ja po prostu tego nie rozumiem. Jak z góry eksperci FIS-u, nasi eksperci, w końcu mamy człowieka, który budował skocznie nawet tym niżnym Tagirze, Tagile, prawda? Mamy doświadczenia, rozmawiałem z tym człowiekiem, to jest remont, bo to jest tylko wymiana torów,
które są praktycznie rzecz biorąc bardziej ekologiczne, są te nowe. Czyli to jest po prostu rent, czyli normalnie rent. A zmiana tego pół stopnia progu, to nie wiem, czy to jest robota na 3 dni z punktu widzenia budowlanego. No więc, ale trzeba te wszystkie pozwolenia. To ale jeżeli pan robi remont, to pan nie musi mieć pozwolenia. A jeżeli pan chce robić budowę, to pan robi pozwolenia. No i wtedy jest ta różnica malusinka. I o to tu w tym wszystkim chodzi. Może coś ma inne plany. Proszę? Może coś ma inne plany. No więc tego ja nie powiem. No ja nie wiem po prostu. Został ogłoszony przetarg, a wykonanie projektu na projekt budowlany przebudowy skoczni. No to proszę, to są ludzie doświadczeni. Parę miesięcy mają, mieli czas i ogłuszają 3 dni temu. Jakby sabotaż, naprawdę. To już to pan redaktor powiedział. Nie no, bo to wygląda na sabotaż. No. Miejmy nadzieję, że to jednak powrócą się po naszej myśli tutaj. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, nasi goście też są do państwa dyspozycji.